We'll be right back.
Pod kierownictwem oczywiście pana Czesława Lewickiego. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, drodzy goście, dzisiejsze spotkanie jest szczególne pod wieloma względami. Uczestniczyć w nim będą uczniowie i mistrz, sympatycy muzyki akordeonowej, keyboardowej i wokalnej. Przede wszystkim jednak przyjaciele, między którymi powstała szczególna więź, a ta więź powstawała latami. Więź budowana latami poprzez wspólne lekcje, spotkania, koncerty i recitale. Gorąco pragnę powitać dyrektora Pałacu Młodzieży, panią Małgorzatę Pokorską. Oraz pedagoga i opiekuna artystycznego dzisiejszych wykonawców, pana Czesława Lewickiego. I oczywiście gorąco wszystkich przybyłych gości. Benefis braci Krzysztofa i Grzegorza Radwańskich, podopiecznych pana Lewickiego, jest dowodem na to, iż wieloletnie kształcenie w zakresie sztuki muzycznej może przeobrazić się w coś więcej. Ich przygoda z muzykowaniem w Pałacu Młodzieży zaczęła się na początku szkoły podstawowej. Rodzice, szukając dla Grzegorza i Krzysztofa zajęć bardziej ambitnych niż chodzenie po ulicach, wpadli na pomysł, aby zaprowadzić swoich synów tutaj, do nas, do Pałacu Młodzieży. Tam zajęcia na keyboardach prowadził znakomity, zasłużony pedagog, muzyk Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej, człowiek wielkiej skromności i otwartego serca dla młodzieży, pan Czesław Lewicki. Myślę, że jeszcze raz bohaterowie dzisiejszego benefisu wspominają: sprawdzenie słuchu i poczucia rytmu dowiodło, że nadajemy się na muzyków. Mimo to, że jedyną piosenką, którą wtedy pamiętaliśmy, była, państwo wiecie, to była oczywiście piosenka słynna Pan Jezus już się zbliża. I tak zaczęliśmy grę na keyboardach. Tak wspominają to bracia Radwańscy. Wkrótce okazało się, że mogą tworzyć duet i razem koncertować. W niedługim czasie mieli już repertuar, który pozwalał na branie udziału w różnych koncertach. Laury z różnych konkursów dowiodły,
że reprezentowali bardzo wysoki poziom, rozwinięty dzięki swojej pracy i oczywiście panu Czesławowi. Na keyboardach grali solo oraz w zespołach, występowali w wielu miejscach przed różną publicznością, oklaskiwali ich słuchacze w Szczecinie i Legnic, Lubece i Bydgoszczy. Grali w czasie różnych konkursów, festynów i byli ozdobą okazjonalnych imprez, na przykład pod auspicjami Polskiego Czerwonego Krzyża. W trzydniowym spotkaniu organizowanym przez Euroregion Pomerania zagrali bardzo skomplikowany i trudny koncert. Także talent młodych muzyków doceniła nie tylko publiczność. Grzegorz i Krzysztof mają na swoim koncie wiele sukcesów, między innymi w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Konkursu Keyboardowego w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów i Zespołów Kameralnych. Czesław Lewicki zaprosił braci Radwańskich do zespołu akordeonowego Akord, który założył w 1989 roku i prowadzi do dziś. Przez kilka lat Grzegorz i Krzysztof tworzyli trzon zespołu, cieszącego się dużą popularnością, mającego liczne grono sympatyków. Koncertowali z akordem w kraju i za granicą. W Niemczech i Norwegii zdobyli liczne wyróżnienia i tytuły laureata w wojewódzkich przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego. Jako członkowie akordu mogli się cieszyć między innymi z nagrody prezydenta miasta Szczecin w 2004 roku. Nagrali płytę CD, brali udział w programach muzycznych Telewizji Polskiej, byli ozdobą wielu koncertów, przeglądów i festiwali. Czym zajmują się dzisiaj? Krzysztof studiuje na 5 roku elektroniki i telekomunikacji na Wydziale Elektronicznym Politechniki Szczecińskiej. Przyszłość wiąże z elektroniką i automatyką jako magister inżynier w tej dziedzinie. Grzegorz jest na 1 roku studiów 2 stopnia zarządzania i inżynierii produkcji na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Przyszli inżynierowie mówią: muzyka dla nas zawsze zostanie jako szczególnie miłe hobby, a grę w zespole Akord będziemy wspominali z sentymentem, a pan Czesław Lewicki będzie dla nas zawsze mistrzem i mentorem. Zapraszam zatem na scenę zespół akordeonowy Akord. Z naszego zespołu Akord wchodzą Grzegorz Radwański, Artur Karczmarczyk, Krzysztof Radwański, Tomasz Pośrednik, Joanna Przylepa oraz Tomasz Pałys. Rozumiem, że te skromne brawa wiążą się z tym, iż to jest początek koncertu, ale w dalszej części, tak panie Czesławie? Przepraszam, mój błąd, jedna literka, jeden rządek mi się przesunął. Oczywiście Piotr Osowski, przepraszam. Ale te akurat były dużo głośniejsze. Także myślę, że dla całego zespołu, żeby rozgrzać atmosferę, to jeszcze raz poproszę, gorące brawa. A podczas pierwszej części koncertu słyszymy utwór Malaga Rixnera, Powrót jaskółek Pagano, Consuela Kulpowicza, Bezame Velasqueza, Showtime Bui i inspiracje cygańskie Pilayama. Thank you.
Zapraszam Klaudię Cieślak, wokalistkę z pracowni muzycznej pana Dariusza Chmielewskiego, która wykona utwór Allegro, muzyka Sławomir Czarkowski, a słowa Wisława Szymborska. Bardzo proszę. Jesteś piękny, mówię życiu, później już nie można było bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasienne. Staram się mu przypodobać, przypodchlebić, patrzeć w oczy. Zawsze pierwsza mu się kłania z pokornym wyrazem. Zapraszam teraz Joannę Dzidę, również wokalistkę z pracowni muzycznej pana Dariusza Chmielewskiego, która zaśpiewa piosenkę Dream, a little dream of me z repertuaru The Mamas and the Papas. Gorące brawo dla Dzidy. Thank you.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Why I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I'll linger on you. Still craving your kiss. I'm longing to linger till morning. Just saying this. Sweet dreams, still something's behind you. Sweet dreams that leave the worries over behind you. But in your dreams, whatever, baby, dream a little dream of me. Sweet dreams till something's fine.